Witam Was bardzo serdecznie. Wybrałem się na przechadzkę, żeby sobie z Wami porozmawiać, żeby z Wami spędzić czas, żebyście po prostu spędzili czas z kimś, kto chce dobra dla Was. Kochani, w ogóle tak przez dłuższy czas nie wybierałem się na żadne spacery, a dzisiaj mam ochotę na spacer, by po prostu z Wami pobyć i też po prostu gdzieś tam, wiecie, w głębi, w ciszy się modlić, rozmawiać z Bogiem. Dobrze, spokojnie zrobię dla Was ten teleturniej i ten teleturniej będzie na kanale jutro. Tylko przygotuję pytania i też odpowiedzi, tak żebym wiedział, czy ktoś odpowiedział dobrze, czy nie. A pytania będą na temat różnych rzeczy, kiedy powstała wieża Eiffla itp. Różne takie, wiecie, pytania, no nie? Dla Was. I myślę, że Wam się to naprawdę spodoba. Różne będą pytania, więc po prostu oczekujcie. Przygotuję wszystko. Jak przygotuję, no to po prostu zaczniemy, wiecie, jutro teleturniej. Cześć, cześć politycznie. Jak tam u Ciebie? U mnie bardzo dobrze. Odkąd naprawdę zależy mi na tym, aby w pełni się nawrócić, aby żyć z Panem Bogiem, to jest o wiele lepiej, jest bardzo dobrze nawet. A może taka przechadzka w piątek? No spoczko. Widać Twoje komentarze, widać. Ogólnie, kochani, tak zastanawiałem się nad pewną rzeczą. Tutaj dużo samochodów jeździ, pójdę tam, gdzie nie jeżdżą. Zastanawiałem się nad tym, dlaczego po prostu miłość jest odrzucana. Dla mnie jest to bardzo smutne, bo jeżeli ludzie chcą budować swoje życie dobrze, chcą, żeby ich życie było dobre, no to dlaczego ludzie odrzucają miłość? No nie? I tą miłością jest Bóg. Nie można tej miłości odrzucać. Dobra, i teraz po prostu zacznijmy sobie rozmawiać tak na luzie, tak na różne, no, na różne tematy. I tak właściwie ostatnio też postanowiłem, że jak będzie ciepło, to pogram sobie w piłkę na dworzu. Też spoko. Co tam u mnie? Bardzo dobrze. No, możecie zadawać różne pytania, naprawdę możecie zadawać pytania. I ja jakiś czas temu odpowiedziałem na takie pytanie na vlogu, którego już nie ma, no bo jak wiecie, po prostu teraz nagrywam wartościowe materiały. Pytanie teraz brzmi do mnie takie, powiedzmy, czy skoro teraz chcę żyć z Panem Bogiem, to czy mam marzenie nadal, aby pojechać do Stanów Zjednoczonych, zobaczyć Los Angeles, zobaczyć na przykład Chicago? I powiem Wam tak, że mam nadal to marzenie, bo to marzenie nie jest złe, no bo powiedzmy, wiecie o tym, że kocham podróże, kocham podróżować, że no jestem w głębi serca, w głębi duszy takim podróżnikiem. No i to marzenie nie zniknęło i ja bardzo za to na przykład dziękuję Panu Bogu, no nie? Że to marzenie jest nadal w moim sercu. Sebastianie, już pytam piąty raz, gdzie idziesz na spacer? Nie mam celu, po prostu spaceruję sobie tak. Jakie są moje ulubione chipsy? Wiesz co? Lejsy, zielona cebulka albo paprykowe. Paprykowe dla mnie są spoczko, są smaczne.
Ale jeżeli ja się dopadnę do zielonej cebulki, no to niestety trzeba uważać, bo mogę zjeść wszystkie. Jak już jadłem kiedyś właśnie z kolegą, kiedyś, kilka lat temu, on się odwraca, tutaj już chipsów nie ma. A ja powiedziałem, no co, trzeba było się śpieszyć. No, to, ale dzisiaj to bym tak nie zrobił, bo nie można być łakomym. Nie można tak postępować. Pamiętajcie, że jeżeli z kimś coś jecie, to najpierw dzielcie się z innymi, a potem wy weźcie, no nie? To jest o wiele lepsze. Czy antykoncepcja powinna być legalna? Wiesz co? Na pewno nie powinien być legalny stosunek przedmałżeński, dlatego że jest to grzech. Dlatego że stosunek przedmałżeński po prostu powoduje, że te osoby grzeszą grzechem nieczystości, no nie? Jest to grzech nieczystości. Że już nie będziesz usuwał nawet filmów. Słuchaj, dzisiaj musiałem usunąć live'a, bo mi się nie podobał i nie pasował do mojego kanału. Tam chyba kilka razy się pomyliłem, coś powiedziałem nie tak i dlatego tamten live został usunięty. Ale tak jak mówię, że już wszystkie filmy, które dodam na kanał, one będą już na kanale na stałe, one już zostaną na kanale na stałe. Już nigdy nie usunę filmów, dlatego że nie powrócę do złych filmów, dlatego że nie powrócę do filmów, które nagrywałem i przez te wszystkie filmy po prostu na przykład mam złą opinię u proboszcza parafii w moim mieście. I to jest dla mnie smutne, nawet ostatnio siostra zakonna powiedziała: Sebastian, ogarnij się, przestań nagrywać głupoty. I po prostu te słowa siostry zakonnej tak weszły w moje serce, że zacząłem myśleć, no nie, co ja robię, Seba, ogar, no nie, jaka jest twoja ulubiona partia polityczna, wiesz co, nie interesuję się polityką. Czy masturbacja jest grzechem? Oczywiście, że jest grzechem, grzechem nieczystości. A ten live usuniesz? Nie, ten live zostanie na kanale. Ten live zostanie na kanale, bo nie widzę w nim czegoś, co bym źle powiedział. Albo powiedzmy, no to co bym źle inaczej. Nie powiedziałem na tym live nic złego, więc zostanie na kanale. Kara, wiecie co? Może nie kara, ale ten grzech zostaje wtedy, wiecie, dopóki te osoby nie pójdą do spowiedzi świętej, dopóki nie będą prawdziwie żałować za swoje grzechy, tak? Musisz żałować, bo jeżeli nie będziesz żałować za swoje grzechy i pójdziesz do spowiedzi świętej i powiesz to tak obojętnie, dobra, powiem to księdzu, bla, bla, bla i dobra, już będę miał przebaczenie. Nie, to nie tak działa, bo Bóg nie da się nigdy nabrać na nasze jakieś, wiecie, na nasze jakieś tam zagrywki, na nasze gry. Nie da się nabrać, dlatego że Bóg wie wszystko, Bóg zna nasze myśli. Wiesz co, nie tutaj na, powiem tak, Bóg nigdy nie potępia człowieka, Bóg nie potępia, Bóg nie osądza, Bóg nie ocenia człowieka, ale człowiek może sam siebie potępić, czyniąc grzechy, żyjąc bez Boga, żyjąc bez Kościoła, bez spowiedzi świętej, bez komunii świętej, bez, po prostu w ogóle bez tego wszystkiego żyjąc, już popełnia grzech. Już sam siebie może potępić. Człowiek sam siebie potępia.
A jak powinna być kara za... Jaju, nie będę wam tutaj mówił o karach, bo takie pytanie powinniście zadać księdzu. Ale mogę wam powiedzieć, że to nie Bóg potępia. To człowiek sam siebie często, wiecie, może potępić. Nie pójdziesz do piekła przez to, że Bóg ciebie potępił, ale pójdziesz do piekła, dlatego że sam siebie potępiłeś. W sumie Bóg, tak, jest takie powiedzenie, tylko wolałbym nie odpowiadać na to pytanie, bo musiałbym sprawdzić, o co chodzi, o co z tym wszystkim chodzi, no nie? Możesz sobie sprawdzić na internecie. Kochanie, ja tak sobie chodzę tutaj po tym widoczku i powiem wam tak, że fajnie jest, tak wiecie, iść na spacer wieczorkiem, poddychać świeżym, w miarę świeżym powietrzem. Tylko ja nie wiem, czy ja dobrze idę, czy ja tędy przejdę tam dalej, czy będę musiał zawracać. Pytanie na temat kuli fila. Temat kulinarny. Okej, okay. Wiesz co, kielecki czy winiary? Nie wiem. To jest dobre i to. To i to jest dobre, więc... Cześć Wojciech, na wieki wieków amen. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że tak patrzę się nieraz wieczorkiem na niebo i po prostu dzisiaj mogę powiedzieć Bogu, Boże, dziękuję ci za dzisiejszy dzień, przepraszam za wszystkie moje grzechy. Prowadź mnie, umacniaj, chroń przed popełnianiem grzechów, chroń przed złem. Prowadź mnie, umacniaj, uświęcaj. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Królem, Ty jesteś Bogiem. Czy zrobię jakieś inne ćwiczenia? Wiesz co? Zrobię, tylko... Właśnie chyba muszę wziąć statyw ze sobą, dlatego że niektóre przyrządy są tak ustawione, że nie mam gdzie totalnie telefon położyć. Nie powróci. Nie powróci nic, co po prostu... byłoby złe, bo tak jak mówię, że już z Bogiem chcę żyć na zawsze, na stałe. Mam ze sobą również różaniec i to jest właśnie piękne, że gdy przyjmuję Jezusa, to również trzeba przyjąć Maryję jako swoją mamę, bo Maryja jest naszą mamą. Oj, dawno nie byłem w manufakturze, wiesz? I nie zastanawiam się nad tym, jaki jest mój ulubiony sklep. Na internecie masz różne, wiesz, różne takie... na internecie masz wszystko opisane, jak odmawia się różaniec. No i powiem wam tak, że dobra nocka. Jest naprawdę fajnie. Widzicie, możemy się przejść. Wszystko jest w porządku. Wiecie, takiego pokoju mi brakowało. Takiego totalnie pokoju mi brakowało, żeby właśnie żyć z Bogiem, żeby mieć tą ciszę, żeby mieć czas, no nie dla Boga, żeby po prostu budować z Nim relacje i właśnie ta cisza. A Bóg przemawia w ciszy serca.
jak robisz, to ty jesteś... Aha, co myślisz o nich? Nie będę się wypowiadał. Ten, czekajcie. Nie będę się wypowiadał właśnie na takie tematy. U mnie jest bardzo dobrze, super. Przeszedłem całkiem duży dystans, więc jest okej. Chyba wiecie co, będę po prostu codziennie tak chodził, bo po prostu ruch to zdrowie, trzeba spacerować. Ring of Fire, nie oceniamy, nie osądzamy, tylko po prostu modlimy się za tych, którzy nie chcą się nawrócić, którzy z tego wszystkiego się śmieją, ale pamiętajcie, że ten, kto się śmieje, płakać będzie, a ten, kto płacze, będzie śmiał się. Czyli po prostu osoba, która jest poniżana za wiarę, za to, że idzie za Jezusem, to ta osoba będzie się śmiać, będzie się cieszyła, będzie się radowała w dniu, gdy spotka i zobaczy na własne oczy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się chwilę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czapeczkę trzeba zdjąć. Jeszcze raz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, przepraszam. Panie, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, za dzisiejszy wieczór, za dzisiejszą noc. Umacniaj, uświęcaj, prowadź i sprawiaj, żebyśmy po prostu za Tobą podążali, żebyśmy jak najmniej grzeszyli, żebyśmy jak najmniej upadali, a najlepiej, żeby w ogóle nie. Panie Jezu, żebyśmy stawali się tacy jak Ty, żebyśmy Cię naśladowali. I po prostu, żebyśmy właśnie odchodzili od tego, co jest złe. No, to jest najważniejsze. I wiecie co? Po prostu tak wprawdzie chcę w tym wszystkim wytrwać, bo wytrwałość jest najważniejsza. Wytrwałość musi być w naszych sercach, w naszym życiu. Musimy trwać w wierze, trwać w Chrystusie, bo wiem, że pewne osoby z Kościoła mogą, powiedzmy mi, na przykład za chwilkę mogą mi, wiecie, powiedzieć, że nie wierzą w to, że ja się nawróciłem, czy powiedzmy wytrwam, bo na to potrzeba czasu, żeby czasu, żeby po prostu naprawdę oddać się prawdziwie Bogu, żebym zaczął się modlić, żebym zaczął po prostu, wiecie, trwać w tym, a nie za kilka dni, nie za chwilę, wiecie. Tutaj mówię, że wierzę, że trwam, a za chwilkę, wiecie, a za chwilkę upadek, no nie? I za chwilkę, powiedzmy, za chwilkę na przykład coś zrobię, no nie? Złego. A tego na przykład nie chcę. Nie chcę tego, bo po prostu chcę żyć z Panem Bogiem. Będą, spokojnie. To spokojnie, kochani, będą. I co? No i oczywiście, kochani, jest to właśnie najważniejsze. Żeby trwać, żeby wiedzieć. Amen. Poczekajcie chwilkę, założę czapkę. Widać cię.
Okej, ja sobie jeszcze tutaj posiedzę chwilkę. I jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie teraz zmienią swoje życie, bo naprawdę trzeba zmienić swoje życie. Kochani, w ogóle tak wam powiem, że nie jest zimno, że jest ciepło. Jest mi naprawdę ciepło i kurczę, nie wiem. Jest to takie ciepło od Boga, no nie? To takie ciepło od Boga, że wow. Czuję się najlepiej. Czuję, że mogę coraz bardziej wzrastać w wierze, w tej relacji z Jezusem. Jest to przepiękne. Jest to najważniejsze. Wow. Fajny spacerek, kochani. Bardzo fajny. Mi się to podoba, że mogliśmy tak na spokojnie porozmawiać. Mi się to podoba, że słuchaliście to, co mówiłem. Mam nadzieję, że zastanowicie się nad tym, aby się nawrócić. Zastanowicie się nad tym, aby wrócić do kościoła. Bo w kościele jesteś dla Jezusa. W kościele nie przychodzisz do księdza, nie przychodzisz dla księży, ale przychodzisz dla Jezusa, przychodzisz, żeby mieć z Nim relację, żeby trwać w Nim, żeby przyjmować Jego ciało i krew, bo bez tego zbawienia nie ma, żeby naprawdę dostać przebaczenie od Jezusa, tak żeby nam Jezus przebaczał nasze grzechy, żeby nas prowadził, umacniał, uświęcał. Ja zawsze będę powtarzał, że żeby otrzymać zbawienie, to trzeba właśnie przychodzić do kościoła, do Jezusa. Trzeba częściej takie spacerki dalej. Myślę, że kolejny taki spacerek będzie jutro. Myślę, że kolejny taki spacer będzie jutro. Jutro będziemy rozmawiać tak na luzie. Też pewnie będą jakieś tematy o Bogu, ale zapraszam Was bardzo serdecznie, bo ja się cieszę, że mogę powiedzieć po prostu komuś o Bogu, że mogę porozmawiać z Wami na temat religii, bo to są bardzo ważne tematy, bardzo potrzebne dzisiaj tematy. Słuchaj, Tomasz, to bardzo dobre pomysły. W najbliższym czasie biorę worek na śmieci i idę pod las sprzątać śmieci i do worka tego, a potem po prostu wyrzucić do śmietnika. Czyli po prostu takie sprzątanie świata, no nie? Sprzątanie ziemi, naszej planety, naszej ojczyzny. Więc myślę, że to jest na początek bardzo dobry pomysł, bardzo dobra inicjatywa. Dobrze, trzymajcie się z Panem Bogiem, żyjcie zawsze z Panem Bogiem. Polecam Wam się nawrócić, bo naprawdę, gdy się nawrócicie, to zobaczycie, że Wasze życie się zmieni, będzie o wiele lepsze, będzie o wiele piękniejsze, bo życie tylko... Życie tylko z Bogiem jest piękne. Życie tylko z Bogiem jest takie wow. Jest wielką, wspaniałą przygodą, której na koniec jest życie wieczne.
bo Jezus daje nam życie wieczne. On poszedł na krzyż za nasze grzechy, dla naszego zbawienia. W Nim mamy odkupienie, w Nim mamy przebaczenie, w Nim mamy życie wieczne. Gdy odchodzisz z tego świata, wychodzisz ze swojego ciała, jesteś duszą i idziesz jako dusza na sąd przed Bogiem. Przed Bogiem stajesz i nie wiem, o co będzie się pytał Bóg, ale wiem jedno, że gdy wybrałeś w swoim życiu życie z Panem Bogiem, gdy wybrałeś w swoim życiu Boga, gdy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa i przyjąłeś Go jako swojego Pana, Króla, Zbawiciela, Boga, jedynego Mesjasza, no to wtedy masz życie wieczne i wtedy po prostu będziesz z Bogiem żył na wieki. Bo Bóg dał ci życie wieczne, a życie wieczne oznacza życie na wieki w Nowym Jeruzalem. Przeczytajcie Ewangelię, bo Ewangelia jest jedyną prawdą i jest jedynym ratunkiem Chrystus. Amen.